Budziło ją trzaśnięcie drzwiami, poderwała głowę. Zamarła i zaczęła nasłuchiwać. Ktoś hałasował przy wejściu. Następnie ciężkie kroki przeniosły się gdzieś do salonu. Brus leżący do tej pory przy jej nogach podniósł łeb i zaczął powarkiwać. Dziewczynka naciągnęła kołdrę pod brodę, mimowolnie jęknęła, gdy kroki się zbliżyły. Po krótkiej, nerwowej chwili jej umysł oprzytomniał i wybudził się z sennych koszmarów, w których uciekała przed monstrum z wczoraj obejrzanego horroru. Drzwi jej sypialni nagle zostały otwarte. I stanął w nich Robert, jej ojciec. Ubieraj się, spakuj swoje rzeczy do torby, co się nie zmieści, to zostaw. Zabiorę je kiedy indziej. Rzucił szybko, a następnie wyszedł, zostawiając córkę kompletnie zaskoczoną i zdezorientowaną tym nagłym poleceniem. Powoli wstała, uważając na lewą nogę, która nie zawsze poruszała się tak, jakby sobie tego życzyła. Ubrała się z niemałym trudem. Również ręka powoli odmawiała posłuszeństwa. Często drętwiała, przez co nie zawsze była w stanie zgiąć wszystkich palców. Problemy spowodowane były chorobą, w wyniku której niemal wszystkie codzienne czynności robiła wolniej, a czasami wręcz koślawo. Zerknęła na szafę, w której trzymała dużą podróżną torbę, o której wspomniał Robert. Jednak najpierw chciała dowiedzieć się, o co chodzi. Tato, ale co się stało? Coraz bardziej kulejesz zauważył, przyglądając się, jak lewa stopa stoi, dziwnie wykręcona palcami do środka. Viola zauważyła, na co patrzy jej ojciec, nie kontrolowała tego i nie zawsze była świadoma, jak zachowuje się jej ciało. Z lekkim trudem, podpierając się o ścianę, ustawiła stopę prosto. Może powinnaś zacząć używać kuli. Nic mi nie jest. Tato, o co tu chodzi? I dlaczego nie jesteś w szpitalu? Wiedział, że musi coś odpowiedzieć. Nie może przecież tak po prostu wyciągać jej z łóżka w środku nocy i pakować do auta. Nie miał jednak wcześniej czasu na układanie w głowie tej rozmowy. Uznał, że dziewczyna zasługuje na powiedzenie jej prawdy, a przynajmniej części prawdy. W szpitalu wybuchła afera. Musimy zniknąć na jakiś czas. Ach, dopóki to się nie wyjaśni, zamieszkamy u twojego wujka na wsi. Na jakiej znowu wsi? U jakiego wujka? W lubieńcu nie. U wujka Stefana. Nie pamiętasz go? To brat twojej matki. Ja nigdzie nie jadę. Wiem, że to ci się nie podoba. Ale nie mamy wyjścia. Pakuj rzeczy. Zaraz zniosę wszystko do auta. Przygotuj siebie i psa. Nie zważając na dalsze protesty wioli, Robert zajął się dalszym pakowaniem. To, co nie zmieściło się do jego skody, musiało przez jakiś czas poczekać tu, w mieszkaniu. Wiola usiadła z brusem z tyłu, nie odzywała się do ojca. Robert był z tego rad. Nie musiał się na razie tłumaczyć. Miał wystarczająco wiele spraw na głowie w tym momencie. Ich podróż trwała prawie cztery godziny. Dziewczyna większość tego czasu przespała. Robert zatrzymał się tylko raz, żeby się przewietrzyć i przegnać zmęczenie po ciężkim dniu w pracy. Kiedy podjeżdżali pod posiadłość, słońce zaczynało już rozświetlać niebo. Brama czekała otwarta. Robert dzwonił wcześniej do Stefana, prosząc o możliwość zamieszkania z nim. Przejechał przez rozjeżdżony kawałek podwórka i zatrzymał wóz obok blaszanego garażu. Zerknął w lusterko i ciarki przeszły mu po plecach, gdy napotkał nienawistny wzrok dziewczyny. Wiola po sekundzie odpięła pasy i bez słowa wyszła, wypuszczając najpierw Brusa, który z podnieceniem zaczął biegać dookoła i zaznaczać każdy możliwy kąt. Jego wesoły, acz donośny szczek obudził gospodarza, który otworzył drzwi. Ziewnął przeciągle i klepnął się parę razy otwartą dłonią w pierś. Gdy Robert na niego spojrzał, wróciły wspomnienia żony. Stefan był do niej niezwykle podobny. Te same błękitne oczy, pełne rodzinnych historii. W których Robert widział skrawki Ameli. Podobne rysy twarzy i uśmiech, szeroki, ukazujący niemal wszystkie zęby. Mężczyzna często żartował, że uśmiech jego żony przywodzi na myśl bohaterów filmu animowanego, uciekające kurczaki. Żadnych niespodzianek po drodze? Żadnych. Dzięki, że pozwoliłeś nam tu zamieszkać. Nie no, jasne. Przecież nadal jesteśmy rodziną. Dom jest duży, a mi przyda się towarzystwo. Aleś wyrosła. Nie widziałem cię jakieś pięć lat. Ostatnio chyba. na pogrzebie Ameli. Dokończył Robert, nie patrząc mu w oczy. Doskonale pamiętał tamten dzień. Wtedy jeszcze Wiola była zdrowa. Jej matka zginęła w wypadku samochodowym i długo nie mogli sobie poradzić z tą tragedią. Pamiętał jak przy grobie obiecał dzwonić i przywozić Wiole na wakacje do wujka i reszty rodziny rozrzuconej w okolicy. Nic z tego jednak nie wyszło. No właśnie, od pogrzebu. Teraz już wiesz, dlaczego byłem zaskoczony Twoim telefonem w środku nocy. No ale cóż, tak jak mówiłem, nadal jesteśmy rodziną i nie mogłem odmówić pomocy. Pomożesz mi z bagażami? Jasne. A co z jej nogą? Skręcona czy co? Strasznie kuleje, jakby ją bolało. To neurostaza. Choroba atakująca cały układ nerwowy i powoli wyłączająca lub ograniczająca różne funkcje organizmu. Czyli, że co? Będzie mieć coraz większe problemy z poruszaniem, nie tylko z poruszaniem. Zaczęło się co prawda od lewej nogi, lecz ostatnio ma problemy z prawidłowym zaciskaniem dłoni. A w miarę rozwoju choroby będzie mieć kłopot również z oddychaniem, przełykaniem, mówieniem. Wszystko zależy, jakie części mózgu zostaną zaatakowane. Może oślepnąć, lub nawet wylądować na wózku, być całkowicie sparaliżowana. Heh. A leczą ją jakoś? No niestety, to nieuleczalna choroba. Lekarze załamują ręce i nic nie mogą zrobić. No a ty? Przecież też jesteś lekarzem. Toż to jeszcze dziecko, a myślisz, że dlaczego tu jestem? Podawały jej eksperymentalne leki, które sam dla niej stworzyłem. Sam! Stąd ta afera. Inni lekarze uważają, że robię coś złego. Niemoralnego. A ja po prostu staram się ratować córkę. Nie chcę, żeby ta sytuacja jeszcze bardziej się na niej odbiła. Nie chcę, żeby wytykali ją palcami. Afera na pewno odbije się echem, zwłaszcza w naszym mieście. Ludzie nie daliby nam żyć. Dlatego musiałem ją tu zabrać. Dopóki wszystko nie ucichnie. Chcę, żeby miała spokój. Stres i nerwy, wszelkie skrajne emocje tylko pogłębiają chorobę. Zaraz czekaj, czekaj, czekaj. Niemoralne jest jej leczenie? Leki nie są jeszcze zaakceptowane, ani nawet przebadane. Ale jej pomagają. Choroba spowalnia. Rozumiesz? Jasne, rozumiem. A możecie tu mieszkać ile tylko chcecie. Tyle, ile będziecie potrzebować. Viola będzie tu miała mnóstwo spokoju, tylko. Ech, czy ta przeprowadzka nie wpłynie na nią źle? A w wpłynie. W tej chwili jest na mnie wściekła, ale za jakiś czas jej przejdzie. Znam ją. Poza tym to i tak lepsze, niż jakbyśmy mieli zostać tam, w mieście. Robert podał szwagrowi dużą torbę należącą do córki. Sam zarzucił na ramię swoją, mniejszą oraz walizkę podróżną, po czym zamknął auto. Po wejściu do środka uderzył w niego dziwnie chemiczny zapach. Uświadomił sobie po chwili, że szwagier pewnie sprzątał tuż przed ich przyjazdem. Stefan mieszkał sam, bez rodziców, nie miał też żony, a mimo to dom był całkiem spory. Z zewnątrz nie wyglądał może zbyt efektownie, tak jakby gospodarzowi zabrakło pieniędzy na wykończenie, lecz wnętrze prezentowało się dosyć imponująco. Od razu po wejściu eksponował się salon z wielką kanapą i ogromnym telewizorem. Dalej gości witała przestronna, jasna i dobrze wyposażona kuchnia z łazienką. Na piętrze znajdowały się trzy sypialnie z drugą, mniejszą łazienką. Całość wyglądała trochę tak, jakby ekipa remontowa wyszła wczoraj. Robert starał się przypomnieć, co takiego robi w życiu Stefan, że stać go było na to wszystko. Wynajmował sprzęt rolniczy i dzierżawił całkiem dużą ilość ziemi pod uprawę. Poza tym zajmował się chyba stolarką. No i jak podoba ci się dom wujka? Masz bardzo ładny dom, wujku. Tylko mało tu roślin. O, rzeczywiście. Ani jednego zielonego badylka. To umówmy się, że pomożesz mi coś wybrać. Dobra? Jasne. No, to jesteśmy umówieni. Chodź, pokażę ci twój pokój. Pomieszczenie, do którego zabrał ją Stefan, nie było duże. Pojedyncze łóżko i szafa w rogu. Nic więcej się tu nie znajdowało. Wioli to jednak nie przeszkadzało. Zakuła ją jedynie w oczy bladozielona, obrzydliwa tapeta. Z drugiej strony podobał jej się wyjątkowo duży parapet, na którym mogło stać mnóstwo rzeczy, trochę jak dodatkowa półka na rośliny, które uwielbiała. Wujek rozejrzał się dookoła. Tak jakby wcześniej go tu nie było, po czym spojrzał na poważną minę dziewczyny i z zawstydzonym wzrokiem spróbował przeprosić za brak mebli i gustu. Ech, nikt wcześniej nie zajmował tego pokoju. No i nie ma tu wielu rzeczy. Poza tym, e, f, lubię zielony. Jest super, wujku. Naprawdę. Pokój jest idealny. Postaram się jak najszybciej przywieźć twoje biurko i resztę mebli, a z twoimi rzeczami pokój będzie wyglądać lepiej niż poprzedni. Viola kiwnęła głową, ale nie spojrzała na ojca. Obaj mężczyźni wyszli, zamykając drzwi. Rozejrzała się jeszcze raz po pomieszczeniu i pomyślała, że może powinna bardziej wujkowi podziękować. W końcu na niego przecież nie była zła. A podły humor brał się nie z przeprowadzki konkretnie tutaj, lecz z opuszczenia starego mieszkania. Po kilku minutach rozmyślań zaczęła opróżniać torby, wyciągać ubrania, byle jak upchane, i chować to wszystko do szafy. Pomiędzy spodniami zaplątała się zielona, długa sukienka w kwietne wzory, którą miała zamiar założyć na szkolną zabawę. Długo musiała namawiać ojca na ten zakup. Wspominała sobie przez chwilę, jak chwaliła się przyjaciółkom i wysyłała im zdjęcia nowego ciuchu. Teraz sukienka przestała jej być potrzebna. Nie pójdzie na żadną zabawę. Zaczęła grzebać w plecaku, gdzie schowała książki i przybory szkolne. Ucieszyła się, że długie, ostre nożyczki. Nie zostały w szufladzie biurka. Podeszła do sukienki, która teraz wisiała na drzwiach szafy. Złapała kawałek materiału i zaczęła powoli ciąć, centymetr po centymetrze, niszcząc piękny ubiór. Gdy skończyła, leżały przed nią pasy zieleni z elementami kwiatów, nie nadające się już do niczego. Wepchnęła je nogą pod łóżko. Po czym zmęczona przebrała się w piżamę. Robert za to położył się bardzo szybko, zostawił rozpakowanie rzeczy na rano, spróbował zasnąć na miękkim, wygodnym łożu, lecz natłok myśli mu na to nie pozwalał. Po 30 minutach leżenia i kręcenia się z boku na bok, postanowił się przejść po okolicy, przewietrzyć. Może to pomoże mu zasnąć. Schodząc na dół, zauważył brusa leżącego na kanapie, który momentalnie podszedł do niego, merdając ogonem i dotykając nosem jego nogi. Co tam, siula? Przejdziesz się ze mną? Poniuchasz sobie dookoła, co? Pies zareagował entuzjastycznie. Po wyjściu podszedł do auta z zamiarem wyciągnięcia smyczy. Wstrząsnął nim dreszcz. Było całkiem chłodno. Sięgnął więc po kurtkę wiszącą na przednim siedzeniu. Zapiął psa i obaj ruszyli przed siebie. Okolice lubięcina były bardzo ładne. Wieś w większości usytuowana była przy jednej, głównej drodze, z paroma małymi odnogami, po której w dzień poruszała się duża ilość aut. W oddali majaczyło niemałe jeziorko z pomostami dla wędkarzy i dwoma żółtymi plażami. Cały teren otaczały gęste lasy. Spacer pomógł. Po powrocie obaj z psem błyskawicznie zasnęli. Przy śniadaniu, Wiola nadal się do niego nie odzywała. Stefan wcześniej pojechał do pracy, więc Robert w spokoju mógł przeglądać oferty zatrudnienia. Nagle dziewczynka zaczęła bardzo intensywnie kaszleć. Zerknął na nią zaniepokojony. Po chwili się uspokoiła, lecz po kolejnej łyżce płatków sytuacja znów się powtórzyła. Wzięłaś tabletkę? Pokręciła przecząco głową. Na co on wstał, i sięgnął po małą, czarną skórzaną walizkę, którą przyniósł z auta. W środku znajdowały się plastikowe torebki wypełnione szarymi tabletkami. Przez chwilę zamarł z jedną z nich w ręku. Zastanowił się, po czym wyjął drugą i podał dziewczynie. Dlaczego dwie? Czas zwiększyć dawkę. Nalał jej soku. Stał nad nią, czekając, aż wszystko połknie. Tym razem obyło się bez kaszlu. Zapiszę cię dziś do szkoły. Dziewczyna nie odpowiedziała. W jej oczach zaświeciły łzy. Robert chciał coś powiedzieć, lecz wiedział, że może jedynie pogorszyć sprawę. Córka miała pewnie jeszcze nadzieję, że przeprowadzka jest jedynie chwilowa. Wychodzę. Kupić ci coś? Okej. Okay. Przejdzie jej pomyślał, po czym zamknął za sobą drzwi. Auto zatrzymał przed dużym zakładem pogrzebowym. W środku siedziała młoda dziewczyna w długiej spódnicy i białej koszuli, która uśmiechnęła się na przywitanie. Dzień dobry. Dzwoniłem rano w sprawie pracy. A, tak. Proszę, pan Wojciech czeka na pana, tędy. Panem Wojciechem okazał się starszy, łysawy mężczyzna o długim nosie i krzywym uśmiechu. Dzień dobry, proszę usiąść. Ech, co my tu mamy? Jest pan lekarzem, patologiem, dobrze wykształconym. Mógłby pan spokojnie znaleźć pracę w szpitalu. A pan jednak przychodzi do mnie. <laughs> A to nielegalne? Tutaj nie będzie pan lekarzem. Nie ma tu laboratorium, nie przeprowadzamy sekcji, nie zarobi pan tyle, ile zarabiał jako lekarz. Tak, wiem, wiem, do czego pan zmierza. Mam córkę, która niedawno straciła matkę. Muszę się nią zająć. A praca w szpitalu jest bardzo pochłaniająca. Potrzebuję pracy ze stałymi godzinami, najlepiej porannymi. Wasza oferta jest dla mnie po prostu odpowiednia. No dobrze, dam panu szansę. Zapraszam jutro na godzinę ósmą. Wstał i wyciągnął do Roberta dłoń. Rozmowa została zakończona. Jeden problem z głowy. Następnie udało mu się również zapisać wiole do szkoły, więc drugi również został rozwiązany. Zadowolony wrócił do domu. W tym samym czasie dziewczyna siedziała przygnębiona przed telewizorem. Nie miała na nic ochoty i przeskakiwała jedynie z kanału na kanał. A może przejdziemy się po okolicy z Brusem? Zobaczysz, jak wygląda wieś. Nie, dziękuję. Wujek Stefan wcale się nie zniechęcił. Zależało mu na złapaniu z nią lepszego kontaktu. Słuchaj, należę do takiej grupy nazwijmy ją może grupą miłośników przyrody. Wieś jest tuż po żniwach. Co roku przygotowujemy symboliczną część zbiorów, którą znosimy do lasu, przekazać je matce naturze. Jest to coś w rodzaju rytuału, który kultywujemy od pokoleń. No i chciałbym, żebyś udała się tam ze mną. Nie wiem. W sumie brzmi spoko. Słuchaj. Wiem, że nie podoba ci się przeprowadzka. Że czasowo nienawidzisz taty, ale myślę, że na pewno miał dobry powód, żeby cię tu przywieźć. A życie na wsi wcale nie musi być takie straszne. Do miasta jest niedaleko... I mamy jezioro. W sumie, może być całkiem fajnie. Super. Tylko jedna prośba. Nie zabieramy ze sobą żadnej elektroniki. Wiesz, tradycja i te sprawy. Wytrzymasz chyba chwilę bez telefonu, co? Tak, wujku, spokojnie. Wieczorem była gotowa. Założyła długie spodnie i cienką bluzę z kapturem wszystko w ciemnych kolorach na prośbę wuja i czekała w salonie przy wyjściu. Stefan zszedł na dół chwilę po niej. Miał na sobie dziwną, brązową szatę obwiązaną grubym sznurem, co wydało się dziewczynie dosyć zabawne. <laughs> Wujku, wyglądasz jak jakiś mnich. A, i trochę szorstkie, co? <laughs> Tolniana szata. Ręcznie zrobiona tutaj u nas na wsi. Wyglądasz jak wyciągnięty ze średniowiecza. <laughs> co to za dziwne przebranie? Na Halloween chyba za wcześnie, co? No i gdzie idziecie? Podziękować naturze za tegoroczne zbiory. Taka tradycja. Ach, tak, wiem. Kiedyś Amelia mi o tym opowiadała. A no jak tam sobie chcecie? A mi się podoba. Powiedziała wojowniczo Viola, podciągając brodę. Robert nic więcej nie powiedział. Wrócił do przerwanego serialu. Co, wujku, masz w środku? O, każdy z mieszkańców przynosi trochę jedzenia. Najlepiej, gdy są to owoce własnej pracy, ekologiczne, a nie te kupione w markecie. Ja mam, jak widzisz... Niestety kupny chleb i kilka warzyw, ale również ususzone owoce, rosnące za garażem, pęk kwiatów spod płotu... A jako, że pracuję w stolarni, wyciąłem z kawałka drewna małego człowieczka. No, nie jest idealny, ale nie jest też tragiczny. Do ideału to mu daleko, ale dzięki za próbę pochwały. No bo widzisz, nie używałem żadnych urządzeń, jedynie zwykłego małego kozika. I każdy przyniesie swój kosz? Każdy. I każdy będzie się czymś wyróżniał. A co potem? Sama zobaczysz. Robiło już się ciemno, gdy podeszli do większej grupy osób zebranych na skraju lasu. Niektórzy trzymali pochodnie, oświetlając teren dookoła zgromadzonych. Stefan z uśmiechem witał się ze znajomymi. Starszym bez wyjątku mówił dzień dobry, a Wiola czuła się coraz bardziej skrępowana, widząc tylu obcych ludzi przyglądających się jej z zaciekawieniem. Stefan wcale nie pomagał. Głośno przedstawiał siostrzenicę, która starała się jak mogła, by jakoś uciec przed ciekawskimi, a czasami nachalnymi wręcz spojrzeniami. Stefan po chwili zagłębił się w jakąś rozmowę, a Wiola przestała być obiektem zainteresowania innych. Mogła więc w spokoju zaglądać do koszy i podziwiać je. Niektóre były przystrojone w kwiaty i dzikie rośliny, inne oprzyte zostały różnokolorowymi chustami, wstążkami. Większość koszy była wiklinowa, lecz gdzie gdzieniegdzie dostrzegła solidniejsze, zmontowane z cienkich desek lub z wydrążonego kawałka pnia. Cześć, a ty jesteś stąd? Nie kojarzę cię. Wiola dopiero po chwili zorientowała się, że to do niej ktoś mówi. Obok niej stanęła czarnowłosa dziewczyna. Trochę wyższa. Również jak Wiola. Ubrana w zwyczajne ciuchy. Cześć. Dopiero się przeprowadziłam. Mieszkam z tatą u wujka Stefana. O proszę. To znajomy moich rodziców. Jestem Sandra. Też jestem tu pierwszy raz. Znaczy, wiesz, na tym spotkaniu, jeśli można to tak nazwać Wiola. Dziewczyny uścisnęły sobie dłonie, a po chwili nagle wszelkie śmiechy i konwersacje ustały. Pojawiła się nowa grupa licząca pięć osób. Wszyscy mieli na sobie długie, karykaturalne maski zwierząt, wyglądające, jakby ktoś wyciągnął je z jakiegoś taniego horroru. Viola poczuła nieprzyjemny dreszcz, przeszywający kręgosłup. A Sandra mocno ścisnęła jej lewe przed ramię, wbijając długie paznokcie. Obie dziewczyny zaczęły żałować, że je tu przyprowadzono. Atmosfera wokół całkiem się zmieniła, przeszywana napięciem, zapanował niepokój unoszący się po każdym kroku dziwnych postaci. Z nikim się nie przywitali. Sunęli prawie bezszelestnie w stronę lasu, a cała reszta podążyła ich śladem. Stefan zauważył strach, który na dobre zagościł na twarzach dziewczynek. Podszedł i delikatnie pogładził włosy Wioli. Minęło prawie pół godziny, gdy doszli do niewielkiej polany, rozświetlonej mnóstwem zapalonych pochodni Zwieńczonej czymś w rodzaju leśnego ołtarza. Stał tam długi drewniany stół z koślawymi krzesłami, pełen zapalonych świec, otoczony grubymi konarami, jakby wyrastającymi specjalnie w taki sposób, aby chronić to miejsce. Za stołem, z poskręcanych i związanych ze sobą mniejszych i większych gałązek, Górowała nad ludźmi wysoka postać w koronie z listowia, siedząca na wysokim tronie z ciosanego kamienia. Postać miała długie, szczupłe ręce, rozłożone szeroko, jakby zapraszała gości do swojego stołu. Ludzie w maskach ustawili się tuż przy tronie, reszta osób niosąca kosze. Podchodziła do stołu i kładła je z pochyloną głową, nie patrząc na siedzącą postać, po czym stawały z boku. Gdy już wszystko znalazło się na białym obrusie, poruszyła się maska karykatury wilka, wychodząc na środek. Okazało się, że pod maską był starzec, który przystanął naprzeciwko leśnego władcy. Jego szata wyróżniała się większą starannością wykonania. Viola zauważyła, że jego oczy pokryte były bielmem. Starzec złapał się krawędzi stołu, następnie szeptał coś w stronę lasu i jego króla. W końcu obrócił się przodem do mieszkańców. To kolejny rok, w którym nasze plony ominęła zaraza. I mogliśmy cieszyć się z doskonałych zbiorów. Opiekun na pewno będzie zadowolony z darów. Doceni nasze wysiłki i wraz z przyjściem wiosny pobłogosławi nas i naszą ziemię. Wyciągnął delikatnie dłoń do przodu i czekał. Po chwili pojawiła się przy nim maska rudego lisa, która użyczyła mu swojego ramienia. Starzec z pomocą towarzysza usiadł przy stole naprzeciwko tronu. Reszta masek zajęła miejsca po jego bokach, i ze spuszczonymi głowami zastygli niczym kolejne leśne posągi. Stefan podszedł do dziewczynek i, odciągając je, wyszeptał. Nam już tu nie wolno być. I to wszystko? Tyle. podziękowaliśmy naturze, przynosząc dary. Teraz starszyzna będzie się modlić. No, a wam jak się podobało? Było trochę... strasznie. A co się teraz stanie z tymi wszystkimi darami? No, teraz wszystko zjedzą leśne duchy i upiory. <laughs> Stefan, bądź poważny. Zganiła go niska blondynka o niezwykle gęstych i kręconych włosach. Dobrze wiesz, że to nie zabawa. To tradycja ciągnąca się od pokoleń wśród mieszkańców Lubięcina. Jestem Monika, złotko. O, to jest moja mama. A ty nie jesteś czasem córką Ameli? Tak, proszę pani. Zamieszkałam u wujka z tatą chwilowo. Mhm. Znałam ją. Wspaniała kobieta. Przyjaźniłyśmy się w szkole. Uśmiechnęła się słabo. Wiola nie za bardzo wiedziała, co odpowiedzieć. Po chwili Sandra odciągnęła ją na bok i resztę drogi poświęciły na rozmowy między sobą, a na skraju wsi umówiły się na spotkanie następnego dnia. Pamiętaj, proszę, żeby nie opowiadać w szkole o tym, co dziś zobaczyłaś. To nasza bardzo lokalna tradycja i staramy się ją ukrywać przed innymi. Nie chodzi o to, że robimy coś złego. Po prostu nie chcemy, żeby ktoś obcy kręcił się po okolicy. Wiesz, Wandale i te sprawy. Rozumiem. Ta postać siedząca na tronie nie wyglądałaby dobrze cała wysprajowana. O to chodzi. Robert nie zmienił swojej pozycji. Gdy wrócili do domu, nadal siedział na kanapie. Viola od razu zerknęła na stolik tuż przed nim. Stała na nim szklanka wypełniona po brzegi ciemnym płynem. Przeraziła się i przez chwilę stała, jak sparaliżowana. Nigdy nie zapomni okresu tuż po śmierci matki. Ojciec zaczął pić z tygodnia na tydzień coraz więcej, a ona nie mogła na niego liczyć, chociaż tak bardzo go wtedy potrzebowała. Takie szklaneczki towarzyszyły mu bardzo często. Co oglądasz? Ostatnio zacząłem oglądać taki program o australijskich poszukiwaczach złota. Hm, wciągnęło mnie bez reszty. Mogę? Viola sięgnęła po szklankę. Miała nadzieję, że to tylko kola. Upiła odrobinę. Ku jej zaskoczeniu ojciec nie zareagował, a ona nie wyczuła żadnego obcego smaku. Tam masz całą butelkę. Nalej sobie. Spędziwszy u wuja prawie miesiąc, Viola polubiła życie na wsi. Podobała jej się szkoła, nowe koleżanki, wujek Stefan, a jej relacja z Sandrą z dnia na dzień przeradzała się w przyjaźń. Oczywiście nie przestała tęsknić za starym życiem, nadal miała za zły ojcu tę przeprowadzkę i czasami zastanawiała się, czy mogliby wrócić. Były jednak też takie dni kiedy uważała, że zdoła się przyzwyczaić, zwłaszcza kiedy spędzała czas z Sandrą. To są te twoje tabletki? Strasznie dziwne. Nigdy takich nie widziałam. Fu, są szare i strasznie śmierdzą, bo tata sam je zrobił. Pracował jako lekarz i przerwała. Serce zabiło jej mocniej, a ręka drgnęła z nerwów. Przecież miała nikomu nie mówić o tym, że leki nie są z apteki. Ojciec wyraźnie jej tego zakazał. Nie kończy się zdania mówiąc i... No bo... No bo chyba nie powinnam o tym mówić. Bo nie można samemu robić leków? Skoro się jest lekarzem, to chyba można, nie? Nie wiem. Tato pracował w laboratorium, więc chyba mógł. A może przejdziemy się nad jezioro? Przecież jest za zimno na pływanie. Ja to teraz nie wychodzę z domu bez kurtki. No przecież, że nie pływać. Na film do Gabi jesteśmy umówione na. za dwie godziny. Przejdziemy się tylko kawałek, weźmiemy brusa na spacer i zaraz wrócimy. Lepsze to niż siedzenie tutaj i nudzenie się. Poza tym twój tata raczej za mną nie przepada. Nie mów tak. Ostatnio po zebraniu stwierdził, że to przeze mnie masz gorsze oceny. Mam gorsze, ale. Dobra, dosyć. Idziemy. Sandra wstała i przeciągnęła się. Miała ochotę iść, więc Viola nie miała wyjścia. Nie potrafiła odmówić starszej koleżance. Nad jeziorem nie było nikogo. Było spokojnie i cicho. Jedynie kaczki z zainteresowaniem podpłynęły bliżej. Viola puściła psa wolno. Gdy Bruce zorientował się, że nie ma smyczy, zaczął biegać dookoła w poszukiwaniu jakiegoś patyka. Koleżanki zagadały się, idąc cały czas przed siebie. Dotarły na koniec wsi, do boiska piłkarskiego położonego pomiędzy jeziorem a lasem, w głąb którego prowadziła ciemna, piaszczysta droga. Tutaj kończył się łańcuch latarni. Było bardzo pochmurno i robiło się późno. Przez co las spowijała ciemność tak gęsta, że można by ją dotknąć? Trochę tu strasznie. Opowiedzieć ci straszną historię? Nie lubię zmyślonych historiek. Jakim cudem coś, co nie jest prawdziwe, może być straszne. Straszny to jest ten las o tej porze, ale to wcale nie jest zmyślone. Jakbyś poszła tą drogą w las, to tam kiedyś mieszkali ludzie. Nie jestem pewna, ale chyba jakieś Pięć kilometrów stąd zaczynały się budynki. Było to bardzo dawno temu. Nie mieli tam prądu, kanalizacji. Pośrodku zabudowań stała niewielka, wspólna studnia, skąd czerpali wodę. Mieli niewielkie pola, zagrody zwierząt i ule. A żyli z tego, co sami zdołali wyhodować, kłamiesz. Tak w lesie to ludzie żyli pewnie dwieście lat temu. Nie, naprawdę! Dziadek jak był młody, to znał kilku z nich. Słuchaj, któregoś lata była susza i bali się, że nie będą mieć jedzenia na zimę. Zaczęli więc po nocach odprawiać jakieś stare rytuały. Wtedy podobno znad drzew było widać dziwne światła. Tak mocne, że widoczne tu z wioski. Mieszkańcy razem z moim dziadkiem zaniepokoili się tym. Pojechali tam do nich sprawdzić, co się dzieje i. Wiesz co? Wszyscy mieszkańcy zniknęli. Nie było po nich żadnego śladu. Niektórzy starsi opowiadają, że przywołali jakiegoś demona, który miał sprowadzić deszcz, a zabrał ich wszystkich do piekła. Dobra, dosyć. Wracajmy. Nie mam ochoty już tu siedzieć. Dziewczyna wstała, lecz zachwiała się. Próbowała przypiąć smycz do szelek Brusa, lecz ten postawił uszy i przyglądał się czemuś na drugim końcu boiska. Co tam już usłyszałeś? Też chcesz mnie nastraszyć? Pies nawet na nią nie spojrzał. Szczeknął niepewnie, po czym wstał i zrobił kilka kroków w stronę lasu. Ej, chodź tu! Brus nagle wyrwał do przodu, ujadając wściekle. — Bruce, wracaj! — Ja tam nie idę. Czekaj tu na mnie. — Bruce! — odpowiedziała jej jedynie cisza. — Bruce, proszę! — zaszlochała, rozglądała się gorączkowo i wołała swojego czworonoga. Nagle ciemność jakby jeszcze bardziej zgęstniała. Liście na drzewach zaczęły niespokojnie się trząść. A dziki skrzek ptactwa nosił się wysoko w koronach. Wiola zaczęła się cofać, chciała wrócić do światła, choćby i bladego, lecz nie potrafiła znaleźć drogi. Strach zawładnął jej ciałem, poczuła na twarzy mroźny, wicher kłujący policzki. Ktoś tu był, ktoś ją obserwował. Czuła to. Czuła czyjąś obecność. Viola, odezwij się! Nagle uczucie, że ktoś tu stał, zniknęło. Dziewczyna odwróciła się i z zaskoczeniem zauważyła, że stoi jedynie kilka metrów od granicy drzew. Co się stało? Dlaczego nie odpowiadałaś? Ja szukałam brusa ale czemu tak krzyczałaś? Myślałam, że zawału dostanę. Jak? Krzyczałam? Ja wołałam tylko. Nie! Krzyczałaś, jakby cię obdzierali ze skóry. Jeżeli to był żart, to był bardzo paskudny. Przepraszam, ja szukałam brusa. Chodźmy już stąd. Nie podoba mi się tu. W dodatku zaczyna padać. No a co z moim psem? Wróci. Zna drogę. Po zapachu wróci. Przecież się nie zgubi. A teraz chodź. Dziewczyny objęły się i razem skierowały się w kierunku wsi. Kiedy minęły boisko, Wiola poczuła dziwne mrowienie na karku. Obróciła się przez ramię, a przerażenie powróciło. Stał tam, na skraju lasu. Cień, który władał lasem. Wysoki, mroczny, a ona czuła, że ledwo zdołała mu się wyrwać. Sandra zdawała się go nie dostrzegać, nawet jak Wiola przyglądała mu się przez chwilę. Przejęła się dziwnym zachowaniem przyjaciółki. Odprowadziła ją do domu i kazała odpocząć. Obie straciły ochotę na film. Robert, widząc bladą i mokrą twarz córki, objął ją i posadził przy stole. Wyciągnął z szafki paczkę kakao. Zawsze robił jej gorący napój, gdy była chora lub smutna. Owinał ją również czystym ręcznikiem, gdyż deszcz zmoczył dziewczyni ubrania. Sandrze również, niechętnie, lecz tak wypadało, zaproponował ciepły napój i ręcznik, lecz ta pożegnała się tylko i pobiegła do siebie. Robert przysiadł obok córki, by pomóc przetrzeć mokre włosy. Wtedy zalała się łzami i powiedziała o psie. No dobra, a ta twoja przyjaciółka? Dlaczego ci nie pomogła go znaleźć? Ona, ona się bała wejść do lasu. Nie martw się. To mądry pies. Wróci. Pewnie wyczuł zające, albo może jakieś inne zwierzę. Założę się, że gdyby nie deszcz i chwile byście poczekały, to by zaraz wrócił. A wzięłaś dziś tabletkę? Rano tak, a wieczorem. Miałam wziąć po powrocie, ale. nagle spojrzała na ojca wzrokiem pełnym przerażenia i wstydu. Jej szeroko otwarte oczy przeniosły się na okno i drzewo zaraz za nim. Robert szybko domyślił się, w czym rzecz. Zerwał się z krzesła i wypadł przez tylne drzwi. Jego serce zatrzymało się na długą chwilę. Tabletki leżały na stoliku, w otwartym opakowaniu. Doskoczył do nich, próbując zasłonić przed szalejącym coraz bardziej deszczem, lecz widział, że jest za późno. Większość tabletek zdążyła się już rozpuścić, a ciemny płyn skapywał wraz z wodą na ziemię. Zabrał do domu to, co zdołał, i z impetem uderzył paczką o stół. Rozbryzgując mokre resztki. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś? Syknął zapominając o psie jej nastroju, o czymkolwiek. Wściekłość budzowała w nim jak szalona. Miał ochotę pierwszy raz w życiu uderzyć ją. Zdołał się jednak opanować. Zaczął grzebać w śmierdzącej mazi. Znalazł przy dnie kilka tabletek, lepiących się, lecz nadających do połknięcia. Było ich jednak zdecydowanie zbyt mało. Całość miała wystarczyć jeszcze na jakieś dwa, może trzy miesiące, a to, co leżało teraz przed nim, skończy się za niecałe dwa tygodnie. Viola siedziała na krześle, jak sparaliżowana. Wybacz. To nie twoja wina. Ta twoja przyjaciółka ma na ciebie taki wpływ. Jest nieodpowiedzialna i nieokrzesana. Buntujecie. Dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Coś wymyślę. Podał córce jedną z ocalałych tabletek. Dziewczyna połknęła ją bez gadania. Popiła i gdy ojciec nic więcej nie powiedział, Chyłkiem przemknęła na górę do pokoju. Następnego dnia w szkole nie potrafiła się skupić. Myślała tylko o swoim psie, o tym, co się z nim działo i czy wróci. Oczami wyobraźni widziała, jak bruz był rozszarpywany przez leśne zwierzęta albo odstrzelony przez myśliwych. Wracając autobusem do domu nie pamiętała, co właściwie działo się w szkole. Niewiele zapisała i nie była przekonana, czy zanotowała wszystkie prace domowe. Usiadła przy oknie i wpatrywała się tempo w mijane drzewa. Nie słuchała koleżanek, które świergotały jej nad głową. Nie miała ochoty na rozmowy. Potok czarnych scenariuszy z udziałem jej psa nie miał końca. Nagle coś przykuło jej uwagę. Kawałek dalej, na niewielkim wzgórzu, między gęstymi krzewami, zauważyła nieznaczny ruch. Autobus trząsł się i bujał. Na dodatek, ona miała coraz większy problem ze wzrokiem. Choroba atakowała oczy, dlatego im jakiś obiekt znajdował się dalej, tym słabiej go widziała. Tak właśnie było teraz. Jakiś niewyraźny kształt odznaczał się od drzew, a ona mrużyła oczy i starała się dojrzeć, co to może być. Wtedy powrócił strach. Powróciło również dziwne uczucie, które ciągnęło ją w stronę lasu i już wiedziała, czym był ten kształt. Wczoraj wmawiała sobie, że to tylko wyobraźnia. Że panika wzięła górę i widziała rzeczy, których tak naprawdę nie było. Lecz obecność znowu się pojawiła. Znowu ją obserwuje, lecz tym razem z daleka, w środku dnia. Przypomniała jej się ta głupia historyjka Sandry o demonie. Wpatrywała się w niego intensywnie, aż oczy zaczęły jej łzawić. Zamrugała kilkukrotnie i rękawem przetarła twarz. Wtedy kształt zniknął. Pomyślała, że może to tylko jej głowa choroba, przez którą widzi dziwne rzeczy. Te myśli towarzyszyły jej podczas drogi z przystanku do domu. Odwróciła się kilka razy, lecz niczego dziwnego więcej nie widziała. Weszła do domu. I dobry humor powrócił. Wesoły i piskliwy szczek przywitał ją w progu. Nie zgadniesz, kto wrócił! Wróz! Wujku, skąd się tu wziął? A jakąś godzinę temu kręcił się pod drzwiami. Jak go wpuściłem, to nie odchodził od drzwi twojej sypialni. Był cały brudny, a do sierści przyczepiło mu się masę gałązek. Wiola szybko zapomniała o swoich problemach. A także o tym, co widziała w lesie. Jej humor jednak kolejny raz się popsuł. Ojciec wrócił z pracy i rzucił oschły dzień dobry. Domyślała się, że nadal jest na nią zły. Mężczyzna długo zastanawiał się, jak rozwiązać problem z tabletkami. Do tej pory miał dużo czasu, żeby zdobyć materiał na kolejną partię leku. Miał nawet plan, jak to zrobić. Teraz jednak musiał działać szybko i trochę improwizować. Bez tych tabletek choroba wkrótce zabierze mu córkę. Pod wieczór po długich rozmyślaniach nareszcie wiedział, co musi zrobić. Nie podobało mu się to, lecz wiola była dla niego najważniejsza. Następnego dnia tuż po pracy kupił wszystkie potrzebne mu rzeczy. Dał wioli pieniądze na kino i jakiegoś fast fooda, dzięki czemu pozbył się dziewczyny na cały wieczór. Mógł spokojnie realizować swój plan. Stefan wrócił do domu zaraz po nim. Zmęczony i głodny, rozsiadł się na kanapie i właśnie kończył obiad, gdy do salonu wszedł Robert. Mamy problem. Piwnice zalało. Jak to zalało? Niemożliwe, przecież nie padało aż tyle. No, wody jest po kostki. Chciałem. Dolisz. Nie mogło nas tak zalać po deszczu. Może jakaś rura pękła. Prawie zbiegał po schodkach. Robert ledwo za nim nadążał. Gdy mężczyzna otworzył drzwi, zatrzymał się zaskoczony i rozejrzał niepewnie. Pomieszczenie wyłożone było przezroczystą folią, podłoga. Stare meble i wszystkie śmieci zalegające tu od lat przesunięte zostały pod ściany. Po środku stał teraz wielki, stary, obdrapany stół, również przykryty folią, na którym leżały przeróżne, dziwne narzędzia, których nigdy wcześniej tu nie widział. Za to wody nie było wcale. Co to jest? wyszeptał. W tym momencie poczuł delikatne ukłucie w szyję. Sapnął jeszcze i odwrócił się, żeby spojrzeć na Roberta. Jednak jego wzrok stał się niewyraźny. Upadł boleśnie na schody. Nogi przestały go słuchać. Spróbował się ciągać, lecz ręce również opadły z sił. Zdołał jedynie złapać jeszcze szwagra za kostkę, lecz. Stracił przytomność. Musisz mi wybaczyć. Pokrewieństwo krwi, rozumiesz? Działanie leku będzie silniejsze. Obiecuję, że to nie potrwa długo. Udało mu się zarzucić mężczyznę na ramię i położyć na stole. Stracił trochę czasu i sił. Stefan tymczasem powoli odzyskiwał przytomność po kolejnym zastrzyku. Odzyskał również ostrość widzenia. Lecz marne to było pocieszenie. Muszę. Muszę to zrobić na żywca. Tkanka powinna być jak najświeższa. Może dlatego choroba mimo wszystko postępuje. Tkanka była zbyt długo martwa. Muszę przeprowadzić pewien eksperyment, więc zapewne będzie boleć. Stefan stracił go z oczu. Po chwili usłyszał ciche buczenie. Robert ponownie pojawił się w polu widzenia, tym razem z piłą chirurgiczną. Mężczyzna ciął pewną ręką, zaczynając od czoła, powoli przesuwając się do okolic prawego ucha. Stefan krzyczał, wił się i rzucał, lecz niestety tylko w swojej głowie. Ciało nadal pozostawało nieposłuszne. Straszliwy ból zaćmiewał wszystko. Nie mógł go z niczym porównać. Nie trwało to jednak długo i świadomość kolejny raz odpłynęła. Robert ułożył szwagra w taki sposób, żeby głowa trochę wystawała poza stół. Dzięki czemu mógł swobodnie ciąć dookoła i otworzyć czaszkę. Ostrożnie zdjął górną część, by wyciągnąć szarą zawartość z samego środka. W swoim dawnym laboratorium z łatwością wydobyłby esencję, której potrzebował. Tutaj wszystko trwało dłużej, a cały proces wymagał odrobiny improwizacji. Gdy skończył. Był zadowolony z efektu swojej pracy. Miał nadzieję, że tym razem skuteczniej uda mu się walczyć z chorobą. Tato, już jestem no hej jak film. Sandra mówi, że straszny gniot, ale mnie się podobał a ty, co oglądasz? Ech, jakieś pierdoły. Leciałem po kanałach i w sumie nic konkretnego nie obejrzałem. Poczekaj chwilę. Zatrzymał dziewczynę, która przeszła do kuchni i sięgała właśnie po tabletkę. Spróbujemy czegoś nowego. To powinno być silniejsze. Zeskoczył z kanapy i szybkim krokiem podszedł do lodówki. Wiola z zaciekawieniem przyglądała się szklanej butelce z dziwnym płynem. Który Robert wyciągnął. 250 ml koktajlu. Smakował gorzej od tabletek dlatego zmiksowałem go z owocami. Powinnaś go polubić, no i co ważniejsze jestem pewny, że działanie będzie silniejsze. Dziewczyna lekko się skrzywiła. Mimo owoców wygląd nie był zbyt zachęcający. Zapach był wręcz paskudny. Wolała więc nie wyobrażać sobie, jak strasznie musiało to smakować. Zatkała nos i duszkiem wypiła całość. Napój był dosyć gęsty, przez co trudno przychodził jej przez gardło. Zwłaszcza, że miała coraz większe problemy z przełykaniem. Nie wyczuwała żadnych owocowych cząstek. Ojciec dobrze zblendował całość. Jak? Czy ja wiem? Ciężko przełknąć i strasznie śmierdzi. Smakuje podobnie jak tabletki, tylko trochę gorzej. No ale przyzwyczaję się. Tabletki na razie odstawimy. Pij to rano i wieczorem. W lodówce masz kilka butelek. Reszta jest w piwnicy. Trzy dni później Wiola wracała ze szkoły późnym popołudniem. Słońce już zaszło. Wracała sama. Sandra skończyła lekcję na długo przed nią. Dziewczyna wczytywała się właśnie w szkolną lekturę, nie zwracając uwagi na otoczenie. Nagle autobus zaczął zwalniać. Szarpał przy tym strasznie i wydawał niepokojące dźwięki. Wiola opuściła książkę i niepewnie zaczęła się rozglądać lecz dojrzała jedynie równie zdezorientowane i przestraszone twarze reszty pasażerów. Pojazd zatrzymał się na poboczu, w lesie. Kierowca wysiadł z włączoną latarką, a dziewczyna zaczęła nasłuchiwać. Wśród pasażerów znalazło się kilku znawców, którzy od razu zaczęli swoje komentarze na temat awarii. Wiola, słuchając ich, tylko się zestresowała, co jeszcze spotęgowała mina powracającego kierowcy. Oznajmił, że dalej niestety nie pojadą. On nie jest w stanie naprawić pojazdu. Zapytany o awarię, nawet nie wiedział, co odpowiedzieć. Do wsi został niecały kilometr. Więc ludzie woleli wrócić na piechotę niż czekać na autobus zastępczy. Viola poczekała, aż pasażerowie ominął jej miejsce, po czym niezgrabnie wstała i powoli wyszła, przytrzymując się siedzeń. Kiedy tylko znalazła się na zewnątrz, wyjęła telefon i wybrała numer ojca. Po chwili pojawił się sygnał, lecz Robert nie odbierał. Dziewczyna ponowiła i spojrzała na drogę. Było już ciemno. Ale z drugiej strony to tylko niecały kilometr. Z Sandrą potrafiły piechotą przejść dużo dalej. Reszta ludzi, a właściwie światła latarek ich telefonów, wydawały się nie być jeszcze tak daleko. Dziewczyna poprawiła więc plecak i powoli ruszyła za nimi. Po kilkunastu krokach miała jednak dosyć. Noga wyjątkowo jej dziś dokuczała, odczuwała ból oraz musiała uważać, żeby stawiać stopę prosto, gdyż kilka razy prawie się przewróciła. Mimo tego, po paru minutach ciężkiej przeprawy, udało jej się minąć zakręt, za którym kawałek dalej znajdowało się już boisko. Myśli starała się utopić w historii czytanej w autobusie książce. Lecz nagle się zatrzymała. Rozejrzała się dookoła. Szła asfaltową drogą przecinającą się kawałek dalej z drugą, piaszczystą. Zaraz przed nią znajdowało się boisko piłkarskie, a dalej stały budynki i czarna tafla wody. Nie poznawała tego miejsca. Nie wiedziała, gdzie jest. Nie mogła sobie przypomnieć tego otoczenia. Czy to jej wioska? Może w tym zamyśleniu minęła jakieś rozwidlenie dróg, na które nie zwróciła uwagi i trafiła do innej miejscowości? Nie pamiętała, żeby w Lubięci nie było jezioro. Chociaż nie. Któregoś dnia zaraz po przyjeździe pływała przecież z Sandrą. Ale czy to było na pewno w Lubięcinie? Zrobiła kilka kroków i weszła na boisko. Czuła, jak z nerwów zaczyna się pocić. Jej oddech przyspieszyła, ręce zadrżały. Spojrzała za siebie i uświadomiła sobie, że nie wie, w jaki sposób się tu znalazła. Czemu jest sama? Tak późno, zdala od domu. Spojrzała w stronę lasu. Coś przykuło jej uwagę. Jakiś ciemny kształt, ciemniejszy od drzew. Nie potrafiła odwrócić od niego wzroku. Przyciągał i kusił, a ona miała ochotę podejść. W szmerze liści, powiewie wiatru słyszała delikatnie wypowiadane swoje imię. Zrobiła krok do przodu, potem następny. Zbliżała się do niego, chociaż pamiętała, że nie powinna. Gdy pokonała połowę drogi, usłyszała szczekanie psa. Wiola? Co ty tu robisz? Robert prawie biegł w jej stronę, natomiast Bruce wyrywał się do przodu. Co tu robisz sama? Autobus się zepsuł w lesie. Wróciłam na piechotę. Jak na piechotę. Sama taki kawał? A gdzie twoja przyjaciółka? Dzwoniłam do ciebie. Daleko zresztą nie było. Chyba jakiś kilometr. Po prostu coś usłyszałam i przystanęłam tutaj. <słuch> Dobrze. Ważne, że nic ci nie jest. A ty co tu robisz? Wyszedłem z brusem. Telefon zostawiłem w domu. A on chyba cię wyczuł z daleka, bo zanim cię zauważyłem, wyrwał do przodu i popędził w stronę tego boiska. Wiola kucnęła i przytuliła psa. Wstrząsnął nią dreszcz. Bała się, że któregoś dnia znowu zapomni drogi, i nie zdoła wrócić do domu. Następnego dnia mogła być spokojna. Sandra kończyła lekcję o tej samej godzinie i mogły wrócić razem. Oczywiście opowiedziała przyjaciółce o całej sytuacji. No, ale przecież po tym nowym lekarstwie miało ci się poprawić, a z tego co mówisz, wynika, że jest coraz gorzej. No wiem, ale tak naprawdę nigdy nie czułam, że te tabletki mi pomagają. Czasami bolał mnie po nich brzuch. Z drugiej strony, gdyby nie one, to może już dawno byś wszystkiego zapomniała. Po południe spędziły u starszej z dziewcząt. Rodzice Sandry bardzo polubili wiole. A wujek się do ciebie nie odzywał? Spytała Monika. Nie. Dzwonił jedynie do taty, ale nie mówił, kiedy wraca. Hm. To dziwne. Odkąd wyjechał, nie dostaliśmy nawet jednej wiadomości. Jesteś pewna, że rozmawiał z twoim tatą? Nie słyszałam, żeby rozmawiali. Po prostu jak spytałam go o wujka, to powiedział, że wszystko jest w porządku. Spróbuję dziś do niego zadzwonić. Może tym razem się uda. Ale do tej pory nawet nie odczytał wiadomości, które wysyłałam. Zaczynam się niepokoić. Viola nic na to nie odpowiedziała. Po powrocie do domu od razu podeszła do lodówki. Wyciągnęła przygotowane lekarstwo i prawie naraz wypiła zawartość. Robert nagle pojawił się tuż za nią. A, wystraszyłeś mnie, tato. Wybacz. Nie taki był mój zamiar. Czy po tym, no, czujesz się lepiej? Tylko nie kłam. Pamiętaj, że teraz pytam cię jako lekarz. A niezbyt mądrze jest kłamać lekarzowi. Oglądałaś hałsa, wiesz jak to działa. Sama nie wiem. Z nogą nic się nie zmieniło. Dłonie nadal czasami nie chcą się zaciskać, i w szkole mam takie momenty, w których jakby. No nie pamiętam, co powinnam teraz zrobić, gdzie pójść. Gubię się i zawieszam. Na przykład podchodzę do lodówki i nie wiem, co chciałam z niej wyjąć. Ja wiem, że każdy czasami tak ma, ale ja takie zaniki mam coraz częściej. Hm. Spróbuję wzmocnić formułę. No a ty się na razie tym nie przejmuj. Może zamówimy pizzę? No? Albo sushi? No dobra, niech ci będzie. Sobotniego poranka viola spała prawie do dwunastej. Robert nie miał zamiaru jej budzić. Oglądali film do późna, więc śniadanie zostawił jej w lodówce. Cieszył się z tego wspólnie spędzonego czasu. Ostatnio był zbyt oschły i nieprzyjemny. Tato, o. Oh. Już wstałaś? Zamyśliłem się. Mam sporo na głowie. Śniadanie masz w lodówce. Dzięki, tato. A pamiętasz, że dziś przychodzą do mnie dziewczyny? Tak, tak, jasne, że pamiętam. No i pamiętam, że obiecałem ci opuścić dom i nie przeszkadzać. I dać mi pieniądze. Dać pieniądze? Hmm, naprawdę? Eee, no, dobra, noż nie rób takiej miny, no jasne, że dostaniesz. <grych> Ile chcesz? Dwie stówy? <grych> Dzięki. Robert nie narzekał na pieniądze. Znalazł pin do karty Stefana i śmiało korzystał z jego forsy. Kiedy Wiola usiadła do jedzenia, on zszedł do piwnicy. Tutaj myślało mu się najlepiej. Przy bladym świetle lampki i laptopie. Otoczony narzędziami i sprzętami medycznymi. Zaczął przeglądać internet i po chwili usłyszał wesołe krzyki i piski dochodzące z góry. Spojrzał na zegarek. Spędził tu ładne dwie godziny. Wyłączył komputer i wszedł na górę. Przywitał się z dziewczynami i, tak jak obiecał, postanowił jak najszybciej się ubrać i wyjść. Pojechał do niedużego miasteczka parę kilometrów od wsi. W niedużym barze usiadł blisko dużego telewizora transmitującego jakiś mecz. Nie interesował się sportem, ale i tak nie miał nic lepszego do roboty. Zamówił żeberka i posiedział, trochę wpatrując się w ekran. Nagle coś przyszło mu do głowy: olśnienie, które może pomóc mu poprawić działanie leku. Ze Stefanem łączą wiolę więzy krwi. W końcu jest jej bardzo bliską rodziną, bratem jej matki. Więc lek pomógł zahamować bardziej fizyczne dolegliwości. A co jeśli te związane bardziej bezpośrednio z głową czyli wzrok, pamięć wymagają składnika od kogoś, kto jest z nią bardziej związany emocjonalnie? W tym przypadku najlepszą osobą do tego eksperymentu będzie Sandra. Ta myśl bardzo mu się spodobała. Upiekłby dwie pieczenie za jednym zamachem. W końcu jego relacja z córką miała swoje gorsze momenty właśnie przez tę wstrętną dziewczynę. Zadowolony ze swoich przemyśleń zapłacił rachunek i wrócił do samochodu, ale nie zatrzymał go pod domem. Nie chciał, żeby dziewczyny widziały, że już wrócił. Do domu doszedł piechotą, zajrzał ostrożnie przez okno w salonie. Nadal tam były. Sandra również. Nie zostało mu nic innego, jak czekać. Muskał go chłodny wiatr, szukający jakiejś luki, żeby dostać się pod ubranie. Zasiadką na posesji sąsiada stała drewniana altana, otoczona krzewami prawie ze wszystkich stron. Uznał, że to będzie najlepsze miejsce, żeby się schować i przeczekać. Dziewczyny wyszły około trzeciej. Późno, lecz okolica była spokojna i dosyć dobrze oświetlona, więc nigdy nie stanowiło to większego problemu dla rodziców. Pożegnały się przy drzwiach. Viola przez chwilę odprowadzała wzrokiem przyjaciółki, po czym zamknęła je. Robert odczekał chwilę. Nie wiedział, czy Viola nie stoi jeszcze przy oknie. Nagle drzwi do domu sąsiadów zostały otwarte. Na podwórze wyszedł wysoki mężczyzna z niebieskim workiem na śmieci. Robert zaklął cicho. Spojrzał na oddalającą się sandrę. Potem ponownie przeniósł wzrok na mężczyznę. Sąsiad nie spieszył się. Podszedł do kubła i wyrzucił śmieci, po czym wyciągnął z kieszeni paczkę fajek, by odpalić jednego papierosa. Dla Roberta te trzy minuty, podczas których sąsiad palił, trwały wieczność. W końcu jednak przestał i wyrzucił niedopałek. Otworzył drzwi i zniknął w środku. Nie mógł dłużej czekać. Wyszedł z altany i w kilku susach był już na chodniku. Narzucił kaptur na głowę. Zerknął w stronę swojego domu i szybkim marszem ruszył za dziewczynami. Już po chwili je zauważył. Sandra żegnała się właśnie z drugą z dziewczyn i skręciła w boczną uliczkę, na końcu której znajdował się jej dom. Uliczka była słabiej oświetlona. Sandra wyraźnie przyspieszyła, idąc już sama. Nie mógł zwlekać. Czuł jak serce łomoczy mu w piersiach, jakby chciało wyrwać się na wolność. Nie był porywaczem i nie miał pojęcia, czy jego plan był dobry. Dodatkowo, do bramy, obok której przechodził, dopadły dwa psy, ujadając niemiłosiernie. Co tylko spotęgowało stres. Wziął głęboki wdech i skupił się na plecach Sandry. Dziewczyna się nie odwracała, właśnie dochodziła do jego auta, które zostawił tu wcześniej. Gdy znalazła się na wysokości tylnych drzwi, Roberta dzieliło od niej jedynie półtora metra. Nagle zatrzymała się. Zajrzała do środka auta, które prawdopodobnie rozpoznała i zmarszczyła brwi. Nagle go usłyszała. Błyskawicznie się odwróciła i szeroko otworzyła oczy. Robert wyszczerzył zęby. Złapał ją mocno za włosy i przyłożył dłoń do jej ust. Szarpnął ją, dociskając do siebie i przesuwając bliżej samochodu. Sięgnął do kieszeni. Dziewczyna zaczęła się bić i kopać. W końcu udało jej się na moment wyrwać i krzyknąć. Lecz Robert był silniejszy. Ponownie zamknął ją w uścisku. Wyciągnął z kieszeni kurtki strzykawkę i wbił ją w szyję nastolatki. Dziewczyna jeszcze przez chwilę się szarpała, ale po chwili siły zaczęły ją opuszczać. Poczuł, że robi się wiotka. Otworzył bagażnik i bez większego problemu zapakował ją do środka. Rzucił jeszcze szybko okiem na otoczenie i wsiadł do auta. W laboratorium na badaniach spędził całą noc. Na górę wrócił dopiero nad ranem. Rzucił jedynie krótkie cześć, widząc wiole przy śniadaniu. Wziął łyk wody, po czym od razu położył się spać. Obudziło go mocne walenie do drzwi. Wstał z ciężką głową i wyszedł z sypialni. Z niepokojem stwierdził jednak, że hałas nie dobiegał od drzwi wejściowych, a z dołu, z piwnicy. Miał wrażenie z każdym krokiem, że walenie przybierało na sile. Niewiele myśląc, złapał za klamkę, a wtedy dźwięki ustały. Otworzył je, lecz po drugiej stronie nikogo nie było. Zszedł więc na dół, nasłuchując. Na samym środku piwnicy stał ten sam stół, którego używał do swoich eksperymentów. Na nim leżała jednak wiola, cała blada. Wpatrując się pustymi oczami w sufit, Robert poczuł jak zimna dłoń dotyka jego ramienia. Obraca go powoli, aż w końcu stanął twarzą w twarz ze Stefanem. Skóra szwagra była blada jak papier. W dodatku gniła. Pełno w niej było dziur i szram. Z jednego dołu wypływała jedynie biała maś. On po nią przyszedł, przez ciebie. Jeszcze nie jest za późno. Pospiesz się, opowiedz mu o swoich grzechach. Pospiesz się. Obudził się raz jeszcze, tym razem pewny, że naprawdę. Usiadł mocno zmieszany i wystraszony. Słowa Stefana dalej wybrzmiewały w jego głowie. Pamiętał każdy szczegół tego okropnego snu, a nie pamiętał kiedy ostatni raz coś mu się przyśniło. To się nie zdarzało. Przetarł oczy i zorientował się, że jest strasznie głodny. Brzuch burczał mu natarczywie. Spojrzał na zegar wiszący na ścianie i z zaskoczeniem stwierdził, że przespał cały dzień. Za oknem było już całkiem ciemno. Wstał i poszukał świeżych ubrań. Zszedł na dół i odgrzał sobie wczorajszy obiad. Zerknął jeszcze na miskę brusa, która leżała przy lodówce. Była pełna karmy. Przeniósł wzrok na psa leżącego na kanapie. A ciebie brzuch boli? Czemu nie zjadłeś? A tak w ogóle to gdzie twoja pancia? Co? Gdzie wiola? Zauważył swój telefon leżący na stoliku do kawy i zastanawiał się, czemu go tu położył. Wziął go do ręki i spróbował zadzwonić do córki. Nie odebrała, ani za pierwszym, ani za drugim razem. Zaczął się lekko niepokoić. Momentalnie z zamyślenia wyrwało go pukanie do drzwi. To nie mogła być ona, chyba że zapomniała wziąć klucze. Podszedł do nich i otworzył, stając twarzą w twarz z dwójką policjantów. Dzień dobry, ja jestem sierżant Marek Dąbrowski. To jest posterunkowy Piotr Abramczyk. Pan Robert Masłowski? Tak, a o co chodzi? Pójdzie pan z nami. Chodzi o Stefana, pańskiego szwagra. A teraz? Nie może to poczekać. Moja córka. Proszę iść z nami. Posterunkowy złapał go za ramię i bezceremonialnie pociągnął do siebie. ej, ej co jest? Spokojnie, znali. Moja córka gdzieś zniknęła. Muszę ją znaleźć. Puśćcie mnie. Spokojnie. Myślę, że wiem gdzie ona jest. Gdzie? Tam gdzie właśnie idziemy. Nerwy coraz mocniej się napinały. Skoro dziewczyna była na posterunku to znaczy, że ją przesłuchiwali. Muszą coś podejrzewać. Otworzyli drzwi, lecz zanim go wpakowali do radiowozu, przeszukali go i założyli kajdanki. Usiadł i zaczął rozmyślać, co takiego mogą wiedzieć. Pewnie żadnych konkretów nie mieli. Na pewno nie mają żadnych dowodów. Ciała nigdy nie znajdą. Próbował sam siebie przekonać. Był tego prawie pewny. W piwnicy przecież też zatarł wszelkie ślady. Chyba, że zaczęli szukać również tej dziewczyny. Ktoś mógł go widzieć, jak ją porywał. Zastanawiając się nad tym wszystkim, nawet się nie zorientował, w którym kierunku jadą, a mijali właśnie boisko i wjechali na drogę prowadzącą w głąb lasu. Robert przeraził się jeszcze bardziej. Zerknął na policjantów i przypomniał sobie, że w sumie ich kojarzy. Obaj pochodzili z Lubiencina. Może obaj należeli do tej leśnej sekty. To chyba nie jest droga na posterunek, co? <laughs> chyba żartujesz. Ktoś bardzo zaniepokoił się zniknięciem twojego szwagra. I nie wierzy w Twoje telefony do niego. Więc zaczęliśmy grzebać w Twoim życiorysie i wiesz co? Skontaktowaliśmy się z Twoimi byłymi współpracownikami. Opowiedzieli nam ciekawą historię o Tobie i Twoim wycinaniu fragmentów mózgu z martwych ciał. Obiecali Ci, że tego nie zgłoszą, jeśli złożysz wypowiedzenie. I nigdy więcej nie będziesz pracować nawet w okolicy jakiegoś laboratorium. No to co? <grych> Jak no to co? Przeprowadziliśmy się. Nie pracuję już w laboratorium. Przecież to jest pojebane. Jesteś chory psychicznie i dziwię się, że cię gdzieś nie zamknęli. Potraktowali cię nad wyraz łagodnie. A moim zdaniem to ty stoisz za zniknięciem Stefana. A jego martwe ciało posłużyło ci do dalszych pojebanych brakowało mu słów. Po chwili auto zatrzymało się niedaleko niewielkiej polany, skąd dochodziło niewyraźne światło kilku pochodni. Wysiedli z radiowozu. Robert zawahał się, strach nie zniknął całkowicie. Polana wypełniona była ludźmi, nieprzypadkowymi. Rozpoznawał w nich mieszkańców wsi. Przyglądali mu się, jakby wyczekując. Nie wydawali się zaskoczeni jego widokiem, przeciwnie, zapraszali go do siebie. Policjanci popchnęli go w ich kierunku. Robert wodził wzrokiem po ich twarzach wioli na pewno tu nie było. W pewnej chwili usłyszał wysokie zawodzenie dobiegające z głębi lasu, które powoli przeradzało się w gniewne pomruki. Zgromadzeni spojrzeli powoli za siebie, po czym rozstąpili się. Wysoki cień powoli wyłaniał się z ciemności lasu, ukazując się w blasku księżyca był naprawdę wysoki, o dwie głowy wyższy od ludzi. Jego sylwetka pełna była zdeformowanych korzeni i gałęzi. Zamiast głowy wpatrywała się w Roberta blada czaszka, przypominająca czaszkę jelenia. Kroczył wolno, z towarzyszącym szelestem liści. Na szerokich stopach o potężnych pazurach Drapiących ziemię dookoła. Robert nie był już w stanie zrobić kolejnych kroków. Czuł, jak zimny dotyk natury owija go mackami strachu, ściskając od środka. Postać wydawała się być ucieleśnieniem najgłębszego i najmroczniejszego serca lasu. Podniosła nagle dłoń. Palczaste gałęzie trzeszczały nieprzyjemnie. Nie my, nie sąd, lecz on, opiekun, oceni Twoje występki i wyda sprawiedliwy wyrok. Wyszeptał mu do ucha sierżant, po czym odsunął się na parę kroków. Gałęzie zaczęły go oplatać. Po chwili stracił kontakt z podłożem. Nie krzyczał. Zdołał jedynie wykrztusić jedno ostatnie zdanie. Robię to dla mojej córki. Viola tonęła w ciemności. Nie pamiętała dlaczego wysiadła z autobusu przystanek wcześniej. Nie pamiętała dlaczego poszła do lasu. Nie pamiętała również co się stało potem. Poczuła nagle, jak zimno wkrada jej się pod ubranie. Otworzyła oczy i poprawiła kurtkę. Leżała pod potężnym drzewem w lesie na miękkim mchu, osłonięta przed większym wiatrem przez grube, wystające z ziemi korzenie. Słońce właśnie wstawało. Musiała więc leżeć tu całą noc. Bała się, że kolejny raz straciła pamięć. Rozejrzała się i z ulgą stwierdziła, że chyba jednak wie, co to za miejsce. Kawałek od niej znajdowało się wąskie koryto rzeczki, która ciągnęła się przez las i wpadała do jeziora. Rozejrzała się za długą, porządną gałęzią, która mogłaby posłużyć jej jako podpora. Gdy wreszcie była gotowa, powolnym krokiem ruszyła wzdłuż wody. Nie musiała iść daleko. Szybko jej oczom ukazał się skraj lasu, lecz zauważyła tam coś dziwnego coś wisiało na gałęziach szerokiego, pełnego splątanych, pnączy drzewa. Podeszła bliżej. A z jej gardła wydobył się przerażający, wysoki krzyk pełen bólu i rozpaczy. Tym czymś okazał się jej ojciec. Robert wisiał półtora metra nad ziemią. Gałęzie pod nim spływały krwią. Wbijały się głęboko w nogi i w brzuch mężczyzny. Wychodziły górą z piersi ust. O Nie oszczędzając żadnego otworu. Wiola padła na kolana, a jej krzyk nie ustawał. Piotr znalazł ją jakieś pół godziny później. Nie potrafił jej uspokoić. Zawodziła i nie chciała odejść od ciała ojca. Nakrył ją swoją kurtką i przytulał. Po paru minutach pojawił się drugi z policjantów w towarzystwie Moniki. Skinął na Piotra, żeby odszedł na moment od dziewczyny, która cicho łkała i bujała się w przód i w tył. I jak? znaleźliśmy ją. Ten syn trzymał ją w piwnicy. Była nieprzytomna. Podał jej jakiś narkotyk czy coś, rozebrał, ogolił głowę i posmarował jakimś dziwnym, cuchnącym specyfikiem. Badają ją teraz w szpitalu, czyli nic jej nie, nie skrzywdził jej w żaden sposób. Ale na pewno zostanie na dalsze badania i obserwacje. To zajmie pewnie kilka dni. Stefana znaleziono w starej, nieczynnej studni za domem. Przykro mi. Koleś myślał, że jest strasznie cwany i nie znajdziemy ciała. Mojej Sandrze. Mógł zrobić to samo. No a to... Co z Wiolą? Ma pewnie wiele pytań. Opiekun pewnie interesował się nią już wcześniej. Być może podejrzewał, że coś jest z nią nie tak. Dlatego zwabił ją do lasu. Wiedzieliście o tym? Stary Maciej znał plan opiekuna. W końcu już prawie 90 lat tu mieszka i jego więź z lasem jest silna. Wiesz, że nie mogliśmy zareagować. Jedynie Przyspieszyć nieuniknione. Zainteresować się ojcem i doprowadzić go na polanę. Biedna dziewczyna. Ciekawe, co się z nią... Weźmiemy ma. ją. Wy? Po tym, co jej ojciec... No właśnie. Jej ojciec. Ona jest niewinna. Nie będzie płacić za grzechy ojca. Poza tym z Sandrą są jak siostry. Stefan na pewno by tego chciał? Viola pozwoliła się podnieść policjantowi. Nie chciała już patrzeć na ciało Roberta. Nie rozumiała, co się stało. Może umysł wpędza ją w szaleństwo? Monika złapała ją za rękę i uśmiechnęła się łagodnie. Dziewczyna wtuliła się w nią, po czym dała się poprowadzić w stronę drogi. Tam, gdzie stał radiowóz. Usiadła na tylnym siedzeniu z Moniką. Kobieta podziałała na nią kojąco. Obiecała też, że pojadą zobaczyć się z Sandrą. Spojrzała jeszcze w tył, w stronę drzew. Stał tam, daleko w głębi lasu, ledwo widoczny na tle zieleni i brązu. Idealnie wtapiał się w otoczenie, lecz ona wiedziała, że tam jest. Z zaskoczeniem stwierdziła, że po raz pierwszy patrzy na niego, czując jedynie spokój. Scenariusz Maciej Kośniewski Czytał Jakub Rutka